Obornikach Śląskich rywalizowały szpadzistki i szpadziści. W sobotę rywalizowały panie w liczbie 122 zawodniczek. Zawody rozpoczęto rywalizacją grupową, którą wygrała Gloria Klukhart UKS MDK Olimp Lubin, która pewnie zmierzała po zwycięstwo, pokonując w półfinale Annę Wieczorek Muszkieter Gliwice 15-6. Lecz w finale nie udało się jej pokonać Kingi Zgryźniak RMKS Rybnik, która natomiast w półfinale odebrała szansę na złoto Joannie Kołpie UKS MDK Olimp Lubin. W całym turnieju trzecie miejsce zajęły Anna Wieczorek i Joanna Kołpa, srebro wywalczyła Gloria Klukhart, a złoto Kinga Zgryźniak RMKS Rybnik. Po grupach byłam siódma. Zaczęłam moje walki pucharowe bardzo dobrze, jestem z nich bardzo dumna, cieszę się. W finale bardzo dobrze mi się walczyło, jestem bardzo dumna z siebie i cieszę się, że wygrałam. Zawody chłopców odbyły się w niedzielę. Tu rywalizacją grupową zdominował Piotr Urban MKS Gryf Mielec, który ani myślał oddać prowadzenia do końca turnieju, w półfinale pokonując Ireneusza Filka z SKS Grasshopper Kalwaria. Drugi półfinał to pojedynek Łukasza Parafiniuka z WLKS Kmicic Częstochowa z Wiktorem Wałachem z RMKS Rybnik. Zacięty półfinał wynikiem 15-12 wygrał Parafiniuk. Finał Urban Parafiniuk zakończył się wynikiem 15-11 dla Piotra Urbana. Zawody zacząłem bardzo dobrze, bo rozstawiłem się z pierwszego miejsca. Wszystkie grupie walki wygrałem. Zadali mi tam tło, czy mało trafię, ale to nieważne. I na początku szło mi w miarę łatwo. Potem o 16 spotkałem się z moim kolegą z drużyny Szymkiem. I tu zaczęły się pierwsze komplikacje. Na szczęście udało mi się wygrać. I potem szło coraz, można powiedzieć, trochę lepiej, bo Szymek zadał mi najwięcej trafień. I się zdziwiłem, szczerze mówiąc, jak w finale zobaczyłem kolegę Parafiniuka, Łukasza, ale jemu też nie dałem za wygraną i udało mi się z nim wygrać. I się cieszę, że wygrałem i zdobyłem mnóstwo punktów. Ostatecznie trzecie miejsca zajęli Ireneusz Filek i Wiktor Wałach. Drugi był Łukasz Parafiniuk, a pierwsze miejsce zdobył Piotr Urban z MKS Gryf Mielec. Pozdrawiamy z Obornik Śląskich.